Następny przystanek. Thank you.
otwartego. Opatrzności Bożej.
miasteczko Pilanów. Miasteczko Milanów. Prosimy o opuszczenie pojazdu. No, tramwaj do miasteczka Milanów, otwarty. Jakbyście zobaczyć na ujęciu przy osi Królewska, Hyundai tak zahamował, że mało co z kamerą nie poleciałem do przodu. Tutaj w ogóle jakiś mały evencik jest, bo tam budki stoją, darmowe jedzonko. Tutaj oczywiście układ bardzo podobny jak na Sielcach, z tym, że to jest więcej tych rozjazdów. O, pierwszy Hyundai. O, a tam tyle macie. Świątynie Opatrzności Bożej. Fajnie Knapik Junior czyta. Czyli ten. Maciej Knapik. Nie tylko, że brak słaby przystanek, to jeszcze z takim akcentem jak w jakimś filmie dokumentalnym. Chyba lecimy dalej. Czas do odjazdu tramwaju wyświetla się z przodu i z tyłu pojazdu. Ciekawa informacja. Tutaj mamy słynny tramwaj Chopinowski. Kiedyś promocyjny. Kiedyś w Domu Kultury, właśnie na Facebooku, w przypadku wystąpienia, jak było przedstawienie podczas Święta Stalowej. To jest jakiś wagon pomiarowy, jeżeli się nie mylę. No, a tu kolejny Hyundai. Wszystko jest tu praktycznie nowe. Nowy chodnik, nowe przystanki, nowy SIP. Bardzo zbliżone do SIP-u z Ząbkowskiej, bym powiedział. Tutaj sygnalizacja.
świątynia opatrzności Bożej. Jeżeli się nie mylę, to jest ten kościół, gdzie w telewizji Polsat, albo Polsat Rodzina, w czasie pandemii były transmitowane mszy święte. Jeżeli to jest ten kościół, to w środku wygląda bardzo ciekawie. Tak powiedzmy nowocześnie, jak na współczesny kościół. Ale to się okaże, jak wejdziemy do środka. Oczywiście jak się uda nagrać jakieś ujęcie, to będzie bez głosu, bo to jest kościół, więc religię trzeba szanować. Ale to się zobaczy. Te kable, co odstają, to będzie prawdopodobnie latarnia. Bo zobaczcie, jak nie ma latarni, to jest taka rura z kablami. Ale czy na pewno, to się okaże. Ogólnie niektóre latarnie, widać, że one są świeże, bo niektóre nie mają jeszcze czubka zamontowanego z oświetleniem. W sensie jest słupek, ale nie ma czubka od słupka i nie ma oprawki żadnej. Oczywiście Wilanów jest oświetlane przez LED-ową Sawę, czyli to, co znamy i uwielbiamy. Albo raczej ja uwielbiam. Kolejna szesnastka. No, a tu świątynia opatrzności Bożej z przodu. No niestety. Nie wiem, jak to zrobić, ale nie mogę wejść. Niby są drzwi automatyczne, ale nie reagują na mnie. Szarpanie, powiedzmy, gałką nic nie daje. Niby od strony plonu, czy jakoś tak. Nie wiem, gdzie to jest. Więc coś wydaje, że do tej świątyni nie wejdę. Ale fajne widoki. Ten normalnie mi przypomina, jakbym był na błoniach Stadionu Narodowego. Taki wielgaczny, pusty plac. Tylko, że to taka trawka rośnie. Ale jadących Hyundai obrą niesamowite wrażenie nawet. Lepsze jest to, że środek dnia i już się sama włączyła. Ale tak jak mówię, niestety do tego kościoła nie wejdę. Jak wiesz, jakieś muzeum, ale tam nie będę ryzykował. Po prostu odpuszczę. Wielgaśny krzyż. Wiecie w ogóle ta świątynia patrząc się wygląda. To tak jakby mapa w grze się nie załadowała do końca. Tak tu pusto. Pewnie jakby było jakieś duże wesele, było spotkanie z papieżem, to by się wszyscy zmieścili. Najprawdopodobniej. Tam jakieś śmieszne ławeczki. Takie dziwaczne, albo nie ławeczki. Albo na rowery. Tam idę dalej, jak tam jeszcze... Aha! Oni latanie stawiają. Dopiero teraz to zauważyłem. Nie wiem, to zobaczycie, bo to pikseluje się. Ale tam stawiają nowy słup. Czyli... jest powtórka z rozrywki to, co było na Markowskiej. Tylko tym razem to jest w Wilanowie. Czyli nie dość, że tramwaje to jest rzeczywiście, to jeszcze na moich oczach latarnie wyrastają. Co było wcześniej? Nie mam tego pojęcia, ale pewnie jakieś betonozy. Które pewnie też znikną, jak zrobią jezdnię z jednej strony. No to jest wejście od strony północnej. Ja odpuszczam to. Ale ładnie to wygląda. Kościół, można powiedzieć, za Warszawą na jakimś polu. Już powoli kończąc ten materiał z Wilanowa, powiem jedno. Kilka latarni się tu założyło i powiem tyle. Sawa typ pierwszy, wersja ciepła. A tutaj jest Sawa typ 1,5. Zimna. Zimna Sawa to jest coś naprawdę rzadkiego tutaj. W ogólnie w Warszawie. Jak widać w Wilanach jest tym przykładem, który ma typ 1,5, jeżeli chodzi o rodzaj światła. Ale w formie zimnej to pierwszy raz tutaj widzę. No i opuszczamy już miasteczko Wilanów. Na zakończenie jakieś malutkie fragmenty jeszcze z dojazdu na Goworka. I na Goworka już zakończymy film. Oś Królewska.
Tak, Kleska ma 8. No, a w tym miejscu tramwaj następny, który jak na razie powstaje. No to odtwarzanie jezdni, jak widać. Świętego Bonifacego.